Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie. Moim gościem kolejnego podcastu jest Robert Piotrkowicz i zaczniemy tak na spokojnie, jak tam po świętach, wypoczęty, odpoczęty, gotowy do niedługo zbliżającej się bardzo, bardzo intensywnej pracy? Dzień dobry wszystkim oglądającym i słuchającym. No tak, gotowe oczywiście, już od dłuższego czasu. Niedługo zawody, 2,5 tygodnia, nawet troszkę mniej zostało czasu, więc już się zbliżają ten sezon wiosenny, który będzie się składał z 3 imprez, więc wszystko w porządku. Wszystko na dobrej drodze. Jeżeli mówimy o całym roku, to ile planujecie imprez jako no, polski związek NPC, tak to można nazwać? Więc NPC Polska planuje w tym roku 7 imprez takich dużych, 7 weekendów. I podczas niektórych weekendów, tak jak w maju 25, będą rozgrywane zawody zarówno dla amatorów, zawody rangi Pro Qualifier, gdzie będzie można znowu wygrać 9 kart Pro, oraz zawody dla zawodowców z awansem oczywiście na Olimpię tegoroczną. Te pierwsze zawody 25 maja będą w dywizjach Wellness Pro i Men's Physique Pro. No i później druga część roku, to od września zaczynamy, październik i w listopadzie na początku kończymy. W tym roku niestety jeszcze nie będzie kulturystyki pro u nas chyba. No i jeszcze na razie nie mamy sponsora, który byłby zainteresowany tą dywizją. Będziemy rozgrywali 6 kategorii, pięć dywizji, między innymi dla kobiet będzie bikini, figure i wellness i dla mężczyzn 2 razy klasik fizyki, raz men's fizyk. Także w tym roku te 5 dywizji w 6 imprezach pro. Czy moglibyśmy wyjaśnić różnicę w sumie między figure, physique a bodybuilding, jeżeli chodzi o kobiety? Bo to są, niby miały być dość spore różnice w tych kategoriach, ale koniec końców one znowu zaczęły się zbliżać ze sobą. Czy zaczęły się zbliżać? No, jednak są zauważalne różnice. Oczywiście te różnice będą bardziej widoczne wśród osób, które jakby w tej kulturystyce ogólnie siedzą głębiej i troszeczkę się tymi kategoriami interesują. Natomiast dla osób takich amatorów, no to te różnice nie będą specjalnie zauważalne. Tu jeżeli mówimy o kulturystyce zawodowej, czyli tych dywizjach pro, no to te różnice dla takiego niewprawnego oka będą rzeczywiście dosyć słabo zauważalne. Wiadomo, kulturystyka kobieca będą to panie, które mają znacznie większą masę mięśniową niż figur czy fizik, ale w fizik będzie zdecydowanie lepsza ta forma i docięcie niż kategorii figur. Poza tym figur panie występują w butach, w szpilkach, prawda? Więc te pozy zupełnie inaczej też wyglądają, więc po tym już będzie można rozróżnić. Jeżeli chodzi o formę startową, no to forma startowa na pewno figur nie jest tak mocna, wyrazista jak fizik, natomiast bodybuilding aż tak mocna forma startowa nie jest wymagana, natomiast zdecydowanie większa masa mięśniowa. Co nie znaczy, że ta forma startowa ma być jakoś tam gorsza, ale zawodniczki Women's Physique będą zdecydowanie z tych 3 dywizji odznaczały się taką najlepszą formą startową, z mocnym docięciem, mocną separacją. No i oczywiście będą pozowały tak jak panie kulturystki. No i pani w Women's Physique jest zdecydowanie więcej występuje niż w kulturystyce kobiet. No z tego względu, że w kulturystyce kobiet, no tutaj ten rozwój masy mięśniowej musi być jeszcze większy. Może zahaczmy o ten temat, który ostatnio był bardzo popularny, gdzie wiele kobiet miało za złe Arnoldowi w sumie to, że zamiast dodawać dywizję bądź zwiększać ilość właśnie tych kategorii, to wolał zwiększyć ilość pieniężną, nagród pieniężnych dla tych właśnie, które już tam się znajdują. Nie dodał tu 12, nie wrócił z kategoriami takimi jak na przykład Women's Bodybuilding, tylko zostawił 3 kategorie damskie, 3 kategorie męskie. I myślę, że tutaj pierwsza rzecz, którą na pewno każdy zauważył, to Arnold to nie jest Olimpia. Arnold to są prywatne zawody Arnolda, których on może decydować. Są zawody również kobiece, takie jak Rising Phoenix, na których są tylko kategorie kobiece.
Znaczy, bardzo dobrze to podsumowałeś, jestem dokładnie tego samego zdania. To są jego prywatne zawody i on sam decyduje, w jakich kategoriach chciałby zobaczyć na swojej scenie zawodników i zawodniczki. No i z tego względu możemy go za to krytykować, ale tak powiem, kto bogatemu zabroni, prawda? No to on sponsoruje to wszystko, on płaci za to, więc może się kierować własnymi upodobaniami. A widocznie takie te upodobania są, że nie chce akurat, nie wiem, kobiecych sylwetek, takich mocniejszych widzieć i nie interesuje go kulturystyka panów z mniejszą masą mięśniową, tylko wybiera tą kulturystykę ekstremalną, gdzie oczywiście 212 też jakby tą kategorię dopuszcza, ale nie rozdziela jej specjalnie, więc jakby tutaj jest to jego indywidualny wybór, więc jakby nie ma co go chyba za to specjalnie krytykować. Oczywiście jakby zawodnikom z tych dywizji i fanom tych dywizji, których nie ma na Arnold Classic, może się to nie podobać i mogą za to Arnolda krytykować, za co też nie można mieć do nich pretensji, bo wywieranie takiej presji w jakiś sposób i w mediach społecznościowych, i nagrywanie jakichś tam filmów, podcastów i tak dalej w mediach społecznościowych, może jakąś presję na nim wywrze i w przyszłym roku zdecyduje się jednak dołączyć. Jakby tutaj myślę, że jest to otwarte i kwestia jakby tutaj dyskusyjna i przekonywania go w tym względzie. Jeżeli tym zawodnikom z tych dywizji zależy, żeby na Arnoldzie się pokazać, no to trzeba, myślę, że go przekonywać. Oczywiście on ma już własne przekonania, ma własny wiek, własne różne tutaj upodobania co do nawet zwierząt i tak dalej, więc jakby no możemy to akceptować albo no nie akceptować i skupić się tylko na Olimpii, gdzie wszystkie te dywizje są jakby tutaj dostępne, albo zrobić konkurencję w tym samym terminie, zawody pod nazwiskiem jakiegoś innego znanego kulturysty lub innej osoby znanej w środowisku kulturystycznym, która zorganizuje takie konkurencyjne zawody dla tych dywizji, których nie będzie na Arnold Classic, a będą na tych zawodach, prawda? I też, jeżeli ufunduje wysokie nagrody finansowe i odpowiednio to oprawi, to myślę, że zawodnicy z chęcią się pojawią. No i może wtedy Arnold się zastanowi, czy dawać konkurencji pożywkę i możliwość rywalizacji na innej scenie niż u niego, prawda? Więc jakby no, możliwości są w każdym bądź razie, jeżeli trafi się jakiś sponsor, który będzie chciał organizować takie zawody w podobnym terminie, zrobić taką, nazwijmy to, zdrową konkurencję, to dlaczego nie? To są kwestie tylko tak naprawdę chęci, finansów i organizacji tego typu imprezy. Mi się wydaje, że wiele osób również nie rozumie jednego faktu. Sport to również biznes. Jeżeli są jakieś konkurencje, które Arnold, bo na pewno mają jakąś analitykę, która pokazuje im, co się sprzedaje. I oni teraz zrobili też darmowe pay-per-view i tak dalej. Wiadomo, z takim podejściem ja tak strzelam, że sponsorzy i tak zapłacą za to, żeby być widoczni im się to lepiej zwróci, bo jeżeli damy na przykład, nie wiem, tak jak na Olimpii, $100 za Olimpię, no to większość 18-17-latków tego nie kupi, ale jak zobaczą właśnie suplementy z Sebuma, powiedzmy, czy innej znanej gwiazdy na plakatach sponsorskich właśnie na Arnoldzie, no przyszłościowo by tak czy siak im się to bardziej opłaci. No, nikt nie idzie do pracy za darmo. I uważam, że Arnold też, mimo że może sobie na to pozwolić, to jest głównie obecnie biznesmen, na to musimy popatrzeć. Znaczy, tu akurat bym się z tobą nie zgodził, bo dodanie tych kategorii i ufundowanie nawet nagród mniejszych albo podobnych do tych, które były w innych dywizjach, tych nie poza kulturystyką oczywiście, bo tam są te nagrody największe, nie stanowiłoby problemu finansowego i na pewno ta impreza by się dalej bardzo dobrze spinała, a może nawet wpływy byłyby większe. Myślę, że tutaj decydują po prostu jego indywidualne, takie prywatne przekonania co do tego, jakich zawodników z jakich dywizji chciałby zobaczyć na scenie. Więc tutaj kwestie finansowe są właściwie do pominięcia, bo to już nie są duże pieniądze, jeżeli chodzi o dodanie kolejnych dywizji, wydłużenie troszeczkę czasu trwania zawodów. To nie są takie kwestie ważące na tym,
czy ta impreza będzie się opłacała, czy nie opłacała. Myślę, że dla Arnolda wydanie więcej o 100 tysięcy dolarów to nie jest żaden problem, żeby zorganizować te kolejne dywizje. Tym bardziej, że z tych 100 tysięcy co najmniej te 100 tysięcy by mu się i tak jakby tutaj zwróciło. Więc jakby to według mnie nie jest to kwestia w tym wypadku w ogóle biznesowa, tylko jego takich własnych jakby przekonań, tutaj uprzedzeń i tak dalej. Jak popatrzymy też z drugiej strony na to właśnie, jak wspomniałeś, czasowo, bo wiele osób dlatego właśnie postawiło teraz zawody Arnolda na piedestale nad Olimpią, ponieważ on był do obejrzenia. Go się dało obejrzeć, nie był wydłużony, nie był za długi, bo Olimpia ciągnęła się przez tą ilość dywizji tak długo, że nawet Aceto spał w końcu. W pierwszym rzędzie były zdjęcia, jak Aceto śpi. Więc to też ten, na pewno Arnold pomyślał sobie, że skoro ma jakiś czas, który założył, to woli się tego trzymać i to mu się może bardziej opłaci jako prestiż przyszłościowo. Czy Olimpia ma w ogóle szansę i czy przebije teraz te 500 000, które Arnold wypowiedział, że będzie za rok jako główna nagroda? Myślę, że bez wielkiego problemu. Sponsorzy i liga już o to odpowiednio zadba, więc tutaj jakby Arnold oczywiście będzie próbował podwyższyć tą kwotę, żeby zwrócić na siebie większą uwagę i zrobić tak jakby konkurencję Olimpii, ale myślę, że Olimpia pod tym względem będzie ciężka, trudna do dogonienia. Poza tym też wspomniałeś jeszcze o jednej kwestii, że na zawodach Arnolda chciał, żeby nie trwały tak długo. Tylko że w zawodach Arnolda nie startuje w jednej kategorii, nie wiem, men's physique czy bikini 50 zawodniczych, tylko do 10, więc ten czas rozgrywania tych dywizji, których nie było, byłby stosunkowo krótki i on nie wydłużyłby znacząco trwania jakby całej imprezy. Poza tym chyba przez wszystkie te dni, kiedy trwał Arnold, w ogóle kulturystyka też nie była rozgrywana. Chyba był jeden dzień, z tego co zauważyłem, że w ogóle nie było zawodów. Jednego dnia w Stanach było w 2 dni Arnold. Mm-hmm. Jeszcze no właśnie. Amatorzy, którzy naprawdę były zawody strasznie obsadzone. No, nie wiem, czy to przez początek roku, czy, ale naprawdę było no, słabo, wprost mówiąc. Mm-hmm. Znaczy nie było dużo zawodników, rozumiem, chętnych, tak? Jeżeli chodzi o ilość. Mm-hmm. No tak, tak, tak. Rzeczywiście no to jest ten termin taki dosyć niepasujący zawodnikom amatorskim. No, nie są już tak atrakcyjne też dla zawodników na przykład z Europy, bo bardzo mało chyba zawodników z Europy. Z Polski, z tego co kojarzę, w ogóle żadnego zawodnika nie było. Z tego też względu, że w Europie jest bardzo dużo tego typu imprez, są olimpie amatorskie, więc jakby konkurencja zawodów amatorskich w ciągu tego roku i szczytu sezonu jest bardzo duża i dlatego nie są te zawody amatorskie już tak atrakcyjne. Także jeżeli chodzi o zawody amatorskie, no to się wcale nie dziwię, że ta frekwencja nie jest taka duża. Natomiast jeżeli chodzi o zawody zawodowców, no o czym mówimy głównie tutaj, dodanie tych dywizji nie byłoby strasznym wydłużeniem, jakby tutaj, tak jak to jest z Olimpią, gdzie tych zawodników jest kilka razy więcej po prostu w każdej dywizji. Tutaj zawodnicy są zapraszani, więc nie każdy chętny się dostanie na tą scenę Arnolda, więc w większości kategorii chyba było ograniczenie przeważnie tam do około 10 zawodników, niektórych trochę było więcej, niektórych mniej, więc dodanie tych dodatkowych, nie wiem, 3 dywizji nie stanowiłoby naprawdę tutaj żadnego wyzwania logistycznego i nie pogorszyłoby oglądalności, a myślę, że wprost przeciwnie, a mniej byłoby tego mówienia i narzekania na ten wybór Arnolda. No ale to tak jak wspomniałem na początku, jest to jego wybór, jego pieniądze, on decyduje, kogo chce widzieć na tej scenie. No, ja na jego miejscu postarałbym się, żeby były wszystkie dywizje, natomiast on ma prawo z jakichś zrezygnować, które widocznie jemu się w jego wieku nie podobają już po prostu. Tak, i no, tak mogę kontrę na to, bo okej, wtedy mamy sobie, dodajemy te dywizje, prawda? No to znamy ludzi i wiemy, że będą marudzili. I powiedzmy, że dajemy tym dywizjom troszkę mniejszą sumę, kwotę finansową, prawda? Tak jak na początku wspomniałeś. No to ludzie zaczynają marudzić. Dlaczego Tutłow ma mniej niż Men's Physique? Dlaczego Men's Physique ma więcej niż bikini i tak dalej? Ludziom się nie dogodzi. I potem tak, Arnold miał te swoje
sztywne reguły, tak jak wiadomo, ilość kategorii, ilość zawodników, no to wtedy, jak już mamy wszystkie kategorie, to ludzie zaczynają marudzić, a dlaczego tylko 10? A dlaczego to nie jest? I za każdym razem, tak jak super, że to określiłeś, że to jest jego wybór. To są jego zawody i on, wolno ci Tomku, w swoim domku, wprost mówiąc. No tak, tak, tak. No, ja organizując zawody amatorskie, nie mogę sobie zrezygnować z którejś dywizji, prawda? Mimo że mogłyby mi się jakieś teoretycznie nie podobać. Natomiast jeżeli chodzi o wybór dywizji zawodowców, no to ja mam jakby decydujące zdanie, jakie dywizje będą rozgrywane, ale jest to poparte oczywiście finansami, bo i licencja, i nagrody w danych dywizjach, odpowiednie sumy minimalne są wymagane i żeby zorganizować takie zawody, są potrzebni sponsorzy. Ja myślę, że u Arnolda te nagrody finansowe w dużej części były pokrywane przez sponsorów, więc to nie jest tak dokładnie, że Arnold z własnej kieszeni wyjmował te pieniądze, bo w biznesie jego tak to nie działa. To działa zupełnie inaczej. Najpierw sponsorzy wykładają pieniądze, a jeżeli by brakowało tych pieniędzy, to wtedy mógłby Arnold sobie na to pozwolić, ale tak jak wspomniałeś, on jest biznesmenem, więc na pewno złotówki czy dolara do tej imprezy nie dołożył, wprost przeciwnie, mógł jeszcze na tym nieźle jakby zarobić. Więc jakby tutaj ta decyzja, żeby ograniczyć tą ilość dywizji, na pewno nie wynikała z finansów, tylko z jego prywatnego, indywidualnego po prostu wyboru. Jego widzimisię, jak to niektórzy określają. Tak? Taki miał widzimisię. Targi. Wiele osób nie pamięta tego, że są targi, które są olbrzymie po prostu. Tam przecież wykupienie jednego stoiska kosztuje 25 czy 30 tysięcy dolarów. Wiadomo, im bliżej sceny, tym drożej. I kolejna rzecz, Arnold to nie jest tylko kulturystyka. To jest strongman, to jest trójbój, to jest crossfit. Jest bardzo wiele dyscyplin, które właśnie przynoszą też bardzo dużo zysku Arnoldowi, bo wiadomo, jak ludzie chodzą sobie po targach, to tak jak u nas były przecież, jak u nas jest FIWE na przykład, prawda, na których będą odbywały się również zawody. Idziemy sobie, patrzymy, o, tutaj MMA, tutaj mamy jakieś Ninja Warrior, tutaj coś. I każdy gdzieś oko zawiesi, gdzieś bilet kupi i to nie jest tak, że ludzie wchodzą tylko i wyłącznie na kulturystykę. O tym też ludzie nie myślą. A Olimpia jest stricte skierowana właśnie pod kulturystykę. Jeżeli mówimy o wyborze kategorii, prawda, no bo wspomnieliśmy, że ostateczne zdanie ma zawsze promotor, jeżeli chodzi o zawodników profesjonalnych, jakie mają być tam kategorie, a jakie kategorie mogą się nie wydarzyć i z jakiego powodu, jeżeli chodzi o amatorów, bo są takie chyba opcje, że jakaś ilość zawodników czy coś musi być minimalna. Co do amatorów, czy zawody regionalne, czy zawody pro qualifier, nie ma jakby tutaj ograniczeń. Standardowo możemy rozgrywać w 9 dywizjach, możemy również dodać 10, jeżeli kulturysta na wózku również się pojawi, więc to nawet jeżeli jeden zawodnik w danej dywizji chciałby wyjść na scenę, to również daną dywizję, czyli konkurencję sylwetkową będziemy rozgrywali, więc tutaj nie decydujemy o tym, że nie będziemy jakiejś rozgrywali. Niektórzy promotorzy w reklamach, nie wiem, swoich zawodów informują, że będzie rozdawanych 6 kart pro, czyli automatycznie 3 tylko w dywizjach kobiecych i 3 w męskich, ale to tak naprawdę wynika z tego, że na jego zawodów, w zawodach poprzednich latach w ogóle się zawodnicy z innych dywizji nie pojawiali. Natomiast u nas informuje ogólnie zawodników, że kart pro będzie rozdawanych 9 dywizji będzie rozgrywanych na zawodach amatorskich, tych regionalnych i na zawodach pro qualifier, więc jakby nic nie stoi na przeszkodzie. Dotychczas wielokrotnie rozgrywaliśmy już fitness, kulturystykę kobiet, rozgrywaliśmy też kilkukrotnie, nawet w kulturystyce kobiet raz kartę pro przyznaliśmy na jednych zawodach. Fitness przyznawaliśmy też kartę, tak, fitness również przyznawaliśmy kartę w maju zeszłego roku, jako chyba jedyni w ogóle w Europie w całym roku tak naprawdę, więc i nasza zawodniczka według mnie ma bardzo duże szanse w ogóle, żeby w zawodach zawodowców powalczyć nawet o awans na Olimpię, Karolina Młot, więc to jest podopieczna naszej olimpijki Pani zresztą, Aleksandry Kobielak, prawda, która zresztą jej tą kartę na scenie wręczała u nas w MCR-ze w Markach pod Warszawą, więc jakby to było spore wydarzenie.
Udało nam się tam zebrać odpowiednie grono zawodniczek fitness, bo jest taki wymóg, że w dywizji, żeby można było kartę pro przyznawać, zwłaszcza w tych mniejszych, jest wymóg minimum 5 zawodników dywizji. No to tylko w kulturystyce, w women's fizyki, w fitness kobiet mamy z tym problem, bo po prostu to są tak trudne dywizje, tak wymagające, więc w ogóle zawodniczek startuje bardzo mało w tych dywizjach i z tego względu są bardzo rzadko w ogóle w Europie i na świecie przyznawane w tych dywizjach karty pro i tu jestem bardzo z tego zadowolony, że jesteśmy takim wyjątkiem, że często w Women's Physique rozdajemy kartę pro, gdzie to jest rzadkością w Europie, a w bodybuilding czy w Women's Fitness, no to w ogóle bardzo rzadko się zdarza raz na parę lat tak naprawdę, żeby te karty były przyznawane, no bo tych zawodniczek startuje albo za mało, albo w ogóle nie są obsadzone te dywizje. Często zawodniczki wybierają właśnie Women's fizik zamiast kulturystyki kobiet, bo wiedzą, że będzie zbyt mało zawodniczek, żeby o tą kartę pro walczyć. Jeżeli mówimy o genetyce i ogólnie o ciężkich kategoriach, która kategoria jest najcięższa pod względem właśnie tym predyspozycji urodzenia się, która wymaga właśnie tego, no bo wiadomo, na szczeblu już topowym, no to każdy jest urodzony do tego. Ale jeżeli mówimy o takim ogólnym, która kategoria jest najcięższa? Zadałeś takie pytanie, na które można tylko odpowiedzieć, jak bardzo często to zależy. To zależy jakby dla kogo, prawda? To nie jest tak, że zawodnik może sobie wybrać kategorię, w której na pewno chciałby startować i ten wybór jego będzie najlepszym wyborem. No tu jakby w tym naszym sporcie tak naprawdę tutaj to trener trochę powinien wskazać zawodnikowi z jego genetyką, jego kośćcem, do której z dywizji tak naprawdę by się najlepiej nadawał, prawda? Na którą dywizję rokuje. Jeżeli ktoś ma tą sylwetkę taką genetycznie uwarunkowaną do tego, żeby dobrze, ładnie te mięśnie na sobie rozwijać i jest zawodnikiem początkującym, to najczęściej wybiera tą dywizję Men's Physique lub Classic Physique, jeżeli chodzi tutaj mówię o mężczyzn, dlatego że tam nie jest wymagana większa masa mięśniowa i dopiero później, jeżeli zawodnicy tą masę mięśniową rozwijają w odpowiednim tempie, chcą ją rozwijać do większych wymiarów, to mogą z dywizji Men's Physique przejść do Classic Physique i ewentualnie później do kulturystyki, więc jakby te kategorie są tak stworzone, że są i dla zawodników z małą masą mięśniową, którzy w ogóle nie będą być może w przyszłości chcieli dużej masy rozwijać, jak i z coraz większą, bardziej klasyczną sylwetką i też dla zawodników, którzy no, teoretycznie tego kośćca nie mają odpowiedniego do Men's Physique i Classic Physique i tylko tak naprawdę, jeżeli chcieliby w ogóle startować w kulturystyce, w tej dyscyplinie sportu, to jakby kulturystyka mężczyzn dla nich będzie najlepszym wyborem, dlatego że tam będą mieli największe szanse, żeby odnosić potencjalne jakby sukcesy, prawda? Jakby tutaj dużo... Tak? Czy kulturystyka i sporty fitness są dla każdego, jeżeli chodzi o starty? Czy dla każdego? No, jeżeli poświęci odpowiednią ilość czasu, żeby przygotować taką formę, z której byłby zadowolony wychodząc na scenę i byłaby ona adekwatna do formy innych zawodników, którzy na tej scenie stają, to myślę, że jak najbardziej. Wielu zawodników po prostu ma marzenie, wielu osób, nie będąc jeszcze zawodnikami, ma marzenie, żeby w ogóle stanąć kiedyś na scenie, żeby przeskoczyć jakieś swoje ograniczenia, nie wiem, dużą otyłość, jakieś problemy zdrowotne i doprowadzić swoją sylwetkę do takiego stanu, że nie będą się wstydzili wyjść na scenę. Albo nawet nie chodzi o ten wstyd, tylko chodzi o to, że będzie to dla nich pewnego rodzaju wyzwanie, które będą spełniali przez rok, dwa, kilka lat i wreszcie doprowadzą się do takiego stanu, do takiej formy, z którą będą mogli zaprezentować ją na scenie i porównywać się z innymi. Więc jakby w naszym sporcie każdy ma troszeczkę inne cele, żeby stanąć na tej scenie. Dla niektórych ma być to taka rywalizacja typowo sportowa, tak jak w innych dyscyplinach sportu, żeby cały czas się rozwijać i to jest taką ideą przewodnią, żeby startować w tych zawodach i rywalizować jak najwięcej zawodów, wygrywać, zdobywać medale. Ale są też takie osoby, przyszli zawodnicy, których marzeniem jest wyjść raz, jeden tylko na scenę,
pokazać się w tej takiej życiowej formie i mieć tą pamiątkę na całe życie, jakieś tam zdjęcia, zaprosić rodzinę, żeby to rodzina go zobaczyła na tej scenie. Już z wieloma takimi przypadkami się spotkałem, że zawodnik nie myśli w ogóle o rozwijaniu jakiejś tam kariery, tylko jego takim marzeniem od wielu lat było stanąć na tej scenie i po kilku, kilkunastu czasami latach treningu wreszcie się odważył na to wyjście na scenę, bo uważał, że wreszcie swoją sylwetkę doprowadził do takiego stanu, o jakim zawsze marzył i chciałby to w jakiś sposób uwiecznić sobie wychodząc na scenę. Jest to jakiś dreszczyk emocji. Niektórzy lubią w ogóle same te przygotowania, chcieliby liznąć tego sportu że tak powiem, od podszewki aż do samej sceny, jak to wszystko przebiega. Zawsze ich to być może fascynowało kiedyś, nie wiem, oglądali swoich idoli, być może Arnolda, być może innych zawodników i zawsze o tym marzyli. Wydawało im się kiedyś, że ich na to, nie wiem, nie stać albo finansowo, albo nie mają odpowiedniej genetyki, ale wiele lat uporu i widziałem już takie metamorfozy, że osoby, które no, nigdy w życiu bym nie pomyślał, że mogłyby w ogóle myśleć o wyjściu na scenie, zaprezentować się na scenie, nie mówiąc, żeby w ogóle jakąś taką sylwetkę sportową prezentować. Okazuje się, że po wielu latach wszystkich zaskakują i wychodzą na scenę i czasami odnoszą nawet jakieś tam sukcesy takie, które są dla nich rzeczywiście realne, prawda, i możliwe. Więc jakby jest to sport, myślę, że praktycznie dla każdego, nawet jeżeli ktoś ma pewien stopień inwalidztwa, prawda, nie chodzi, jeździ na wózku, widać, że można również odnosić sukcesy i rywalizować z setkami zawodników na całym świecie. Przykład Karola Milewskiego, naszego pierwszego Mister Olympia Welcher zeszłego roku, prawda? Więc jakby to jest najlepszy przykład, że jest to sport, wydaje mi się, dla każdego, kto ma jakiś taki cel i nie trzeba jakby spełniać tych marzeń koniecznie w wieku młodym, 20-letnim, 30-letnim, tylko można wyjść na scenę mając 40 lat albo nawet i więcej. Mieliśmy w zeszłym roku zawodniczki, które pierwszy raz na scenie wychodziły panie powyżej 45, nawet jedną zawodniczkę powyżej 50 lat. Prawda? I myślę, że na tym się chyba jeszcze nie skończy jakby przygoda z kulturystyką, tu akurat z dywizją bikini, jeżeli chodzi o panie. A panowie też bardzo często wychodzą w wieku powyżej 40 lat, więc wydaje się, że wielu znanych kulturystów już odchodzi na emeryturę, już dawno zakończyło kariery sportowe, a niektórzy w tym momencie dopiero zaczynają spełniać jakieś takie swoje marzenia, które mieli od wielu lat. Być może kiedyś nie było ich stać, musieli zajmować się innymi rzeczami, nie wiem, rodziną, zarabianiem pieniędzy i tak dalej, a przyszedł odpowiedni czas, żeby spełnić to swoje niespełnione marzenie z dzieciństwa, prawda, i nadszedł ten odpowiedni moment. Więc myślę, że absolutnie jest to sport, myślę, że dla każdego, kto jest konsekwentny w dążeniu do jakiegoś tam wyznaczonego przez siebie celu i kogo cieszy w ogóle cały ten progres, nie tylko to, że stanie na scenie, ale w ogóle cieszy go to przygotowanie, zmiana swojej sylwetki, ciągłe jej ulepszanie, praca nad jakimiś własnymi mankamentami w tej sylwetce i chęć zaprezentowania się finalnie i stanięcia na scenie. Jeżeli mówimy o idolach, kto był twoim idolem, jak zaczynałeś? Jak zaczynałem sport, w ogóle... Kulturystykę, bo wcześniej wiadomo, był trójbój i tak dalej, ale już kulturystykę. Jak zaczynałem kulturystykę, w ogóle ćwiczenia takie na siłowni, to tak naprawdę takim moim idolem, znaną taką osobą, to był Bruce Lee. Jego sylwetka, forma, w ogóle sprawność fizyczna jakby mi bardzo jakby tutaj imponowały. Oczywiście wiele filmów od Wejścia Smoka przez jakieś tam inne jego filmy oglądałem i to kilkukrotnie. Natomiast już jak zacząłem startować w zawodach, no to była taka era Doriana Yatesa, więc jakby naturalnie jakby się na nim wzorowałem, na jego treningach. Czy sylwetka jego mi się najbardziej podobała? No, na pewno imponowała masa mięśniowa i forma, jaką prezentował na scenie. Może to nie była
taka sylwetka, nawet na pewno nie była sylwetka taka klasyczna, o idealnych, nie wiem, proporcjach, braku jakichś tam mankamentów i tak dalej, ale jego ta sylwetka w tych początkowych latach mi się jakby najbardziej podobała. Nigdy, nie wiem, Arnold na przykład, czy Frank Zane nie byli jakimiś takimi moimi wzorami. Owszem, jako inni kulturyści traktowałem ich tak samo jak innych kulturystów, nie wiem, ze Stanów Zjednoczonych, o super sylwetkach i tak dalej. Natomiast takim moim, nazwijmy to trochę autorytetem, był właśnie Dorian Yates. Jego podejście w ogóle do treningu podobał mi się. I ten trening jego w jakiś sposób ukształtował mnie i mój trening w ogóle, i sposób trenowania na siłowni. Oczywiście troszeczkę go zmodyfikowałem pod moje potrzeby, ale głównych jego założeń, koncepcji, przemyśleń jakby myślę, że w swoim treningu nie zatraciłem. Tak. Jak wyglądały niektóre z modyfikacji? Bo często właśnie ludzie teraz pytają, czy to o trening HIIT, czyli Mencera, czy pytają o trening właśnie Doriana, czy one są odpowiednie. Jakie były właśnie modyfikacje pod twoje potrzeby? To modyfikacje były takie, że oczywiście ja się wzorowałem na tych treningach, które były publikowane przez niego, już jak on zdobył tytuł Mister Olympia po raz enty, prawda? Więc na zdrowy rozsądek nie powinno się kopiować jeden do jednego takiego treningu, ale sposób jakby trenowania, wykonywania serii, koncentracja na jednej serii docelowej, jakby tutaj były głównym takim czynnikiem, na który zwracałem uwagę. Oczywiście początkowo wykonywałem więcej tych ćwiczeń niż on, bo nie potrafiłem z taką intensywnością ćwiczyć. Natomiast od początku zawsze właściwie się koncentrowałem na tym, żeby w każdym ćwiczeniu, które mam przewidzianą na daną grupę mięśniową, koncentrować się tylko na jednej docelowej serii. Wszystkie inne serie służyły tylko, żeby się przygotować do tej jednej serii. Ewentualnie tą serię można było mocno rozwijać, nazwijmy to tak, prawda? Stosując dropsety, przerwy w trakcie serii i dużo, dużo różnych innych metod intensyfikujących, wydłużających ogólnie tą serię, powodujących, że ta seria będzie bardziej intensywna. I w moim przypadku ta metoda sprawdzała się bardzo dobrze i właściwie innych metod nawet nie musiałem specjalnie testować, bo w jakim celu? Skoro ktoś, kto jest najlepszy na świecie w jakiejś dyscyplinie, trenuje w określony sposób i ma to i podstawy naukowe, i inni próbują go naśladować, inni w ten sposób trenują, zbliżone efekty osiągają, to dlaczego nie mógłbym ja również, prawda? I skoro widziałem u siebie bardzo szybki progres za pomocą takiego treningu, to w początkowych latach, więc jakby pozostałem mu, nazwijmy to, do końca wiernym i nie musiałem testować innych. Ja to tak nazywam tracić czasu na testowanie wielu, wielu innych metod treningowych, typów treningów, prawda? Nie było mi to potrzebne. Skoro coś działa, to nie należy tego psuć, prawda? Można to próbować w jakiś sposób dostosować pod siebie, ale trzeba mieć jakby na uwadze, jaki to ma mieć cel, co to ma poprawić, bo może czasami jak coś dobrze działa, pewien mechanizm, to w ogóle go nie należy ingerować, bo on tylko będzie dobrze działał, jeżeli będziemy w 100% go kopiowali. I w pewnym momencie, może nie w 100%, jeżeli chodzi o ćwiczenia, ale o pewne założenia, nawet dobór ćwiczeń, starałem się jak najbardziej zbliżyć do tego modelu treningu Doriana Yatesa. W sumie Dorian potwierdził to swoimi słowami, że jeżeli robisz coś przez 3 miesiące i nie masz efektów, a dalej to robisz, no to w sumie cytował on to Einsteina, to mówiąc, bo to jest szaleństwo po prostu, kontynuacja robienia, powtarzania tych samych czynności i oczekiwanie innych efektów, ale ja w sumie tak samo zauważyłem, że zawsze ta niższa jednak objętość, wyższa intensywność. Chociaż teraz im robię się starszy, że tak to nazwę treningowo, to zauważam, że jednak troszeczkę minimalnie wyższa objętość działa również super, ale w momentach, gdy jesteśmy dobrze odżywieni, czyli gdy jesteśmy właśnie na masie, gdy mamy ten dodatkowy zapas energii i tak dalej, to wtedy fajnie tą objętość troszeczkę zwiększyć, a im bliżej startu, to wiadomo, no, nie wyczarujemy. Już osoby zaawansowane nie budują mięśni na redukcji, no chyba, że wracają, tak jak to robił Levroni czy reszta. A jak zmieniała się dieta? No bo wiemy, że potem był tak naprawdę był taki boom na dietę tłuszczową, którą no,
Nie, to nie była dieta typowo tłuszczowa. Dieta anaboliczna, dieta. Za chwileczkę do diety wrócę, tylko wrócę jeszcze tutaj do treningu, bo zahaczyłeś taką jedną ważną kwestię. Mówiłeś o objętości treningu, prawda? Niektórzy pojmują tą objętość jako dodawanie kolejnych serii roboczych. Tak. U mnie zwiększanie objętości polegało zupełnie na czymś innym. Ilość serii roboczych pozostawała, natomiast zwiększała się objętość serii roboczej. Czyli wielkość jakby obciążeń można było zwiększać w cyklu przygotowawczym, jeżeli chodzi o, nie wiem, rozbudowę masy mięśniowej, czy nawet w okresie wczesnoredukcyjnym. Zwiększałem objętość treningową przez objętość serii docelowej, czyli wykorzystywanie tych wysokointensywnych metod treningowych, czy dodawanie jakby tych elementów tej serii docelowej powodowało jednocześnie zwiększanie objętości tej serii i zarazem jakby całego treningu. Więc jakby u mnie zwiększanie objętości nie polegało, no może prawie nazwę nigdy, bo może były takie, nie wiem, momenty w przygotowaniach przed zawodami, że wykonywałem kilka serii, ale to nie były serie wykonywane nigdy do upadku. Natomiast z tej serii takiej docelowej w okresie budowy masy mięśniowej czy wczesnym okresie redukcji, upadek mięśniowy w tej serii docelowej występował kilkukrotnie. Nawet zdarzało się, że sześciokrotnie występował upadek mięśniowy. Ktoś może powiedzieć, jak to możliwe? No możliwe. Nie będę teraz tego dokładnie tutaj tłumaczył, bo to trzeba by było w trakcie jakby treningu pokazać, prawda? Czyli rozpoczynając na przykład masę mięśniową, wybierałem na jakąś grupę mięśniową powiedzmy 5 ćwiczeń. W pierwszym tygodniu był ten upadek mięśniowy był tylko raz w danej serii docelowej. W kolejnym tygodniu w jednym z tych ćwiczeń ten upadek następował dwukrotnie. W kolejnym tygodniu, nie wiem, w drugim ćwiczeniu dwukrotnie i tak dalej. Przez to ta objętość treningowa się zwiększała i ja ten trening tak swój, tą metodę treningową wzorowaną na treningu Doriana Yatesa nazwałem treningiem KSW. Tak dobrze się kojarzy, prawda? Nawet prowadziłem na ten temat szkolenia i seminaria, które cieszyły się dosyć dużą popularnością. To był taki skrót Killer Set Workout, czyli zabójczy trening, czy właściwie tak, z takimi Trening z zabójczymi serii. seriami. Tak. I jakby koncepcja cała tego treningu była tak skonstruowana, że właściwie wykonując ten trening w całym okresie przygotowawczym, nie wiem, kilku miesięcy budowy masy mięśniowej, właściwie cały czas był progres. Nie było momentu, kiedy było jakieś zatrzymanie. Czy nie wiem, regres. Jeżeli czułem, że organizm jest zmęczony, to po prostu robiłem jeden dzień wolny od treningu. Jeżeli czułem, że mam duży power i dobrze mi te treningi idą i cały czas jest progres, to nawet w notatkach znalazłem takie momenty, gdzie wykonywałem 14 dni treningowych pod rząd i dopiero w 15 dniu robiłem jeden dzień przerwy zamierzony, bo przewidywałem, że na kolejnym treningu danej grupy mięśniowej mogę mieć problem ze zwiększeniem albo objętości treningowej, albo z pobiciem kolejnego rekordu życiowego w ilości powtórzeń, w ciężarze, który wykonuję. Więc jakby mnie w kulturystyce, w treningu cieszyło to, że każdy trening to jest kolejne wyzwanie i kolejne bicie rekordów. I właściwie to było nieustanne. To było jeden ciąg, cały czas bicie rekordów swoich własnych, życiowych, w danych ćwiczeniach. Można te rekordy było w przeróżny sposób bić. Tu nie chodziło tylko o ciężar maksymalny. Nikt właściwie w treningu kulturystycznym w ogóle się nie wykonuje pojedynczych powtórzeń tak naprawdę z jakimś ciężarem, jeżeli chodzi o hipertrofię, czy w ogóle w okresie już przygotowania do zawodu. Więc to jest bardzo rozległy temat, ale wydaje mi się, że troszeczkę inaczej niż większość osób pojmuje albo pojmowałem zwiększanie objętości treningowej. Tak, więc już nie będę dalej jakby tą tematykę wchodził, ale stworzyłem własny taki swój model treningu oparty na treningu Doriana Yatesa, który w moim wypadku się bardzo dobrze sprawdzał. Dowodem na to było to, że w pewnym momencie w swojej, nazwijmy to, karierze już tej zawodowej podjąłem decyzję, że nie będę już zwiększał masy mięśniowej, chociaż mógłbym jeszcze bardzo mocno ją zwiększyć, bo to będzie niekorzystnie działało, jeżeli chodzi o moją ocenę sylwetki na scenie.
prawda? Więc, a poza tym stwarzałoby to też jeszcze większe zagrożenie kontuzjami, które już pod koniec mojej kariery, takie przeciążenia, kontuzje zaczęły się pojawiać. Oczywiście no, były spowodowane dźwiganiem bardzo dużych ciężarów. Czy nieodpowiednią techniką, no to sprawa dyskusyjna, bo ja na technikę dosyć mocno zwracam uwagę, no ale w pewnym momencie organizm, no nie każdy widocznie jest przystosowany do dźwigania ogromnych ciężarów przez bardzo długie lata. Ja tych lat na siłowni, będąc wyczynowym sportowcem, spędziłem aż 10, tak sobie na początku zaplanowałem i praktycznie tego słowa dotrzymałem, tam trochę o pół roku chyba przeciągnąłem, że tak powiem, swoją przygodę ze sceną i tak to wyglądało. Teraz może wrócimy do tego pytania odnośnie popularności jakby diet różnych. Ja przez wiele lat stosowałem oczywiście taką typową dietę kulturystyczną, też z tego względu wzorowałem się na dietach innych kulturystów, natomiast w pewnym momencie, to był rok 2015 chyba, tak? Początek roku 2015. Miałem większe niż zazwyczaj problemy z astmą. No tą astmę mam, to jest taka choroba właściwie chyba nawet na pewno w pewien sposób dziedziczona, więc jakby i mój dziadek, moja mama tą chorobę mają. Mieli, więc jakby też ją w pewnym momencie odziedziczyłem i ona dawała mi dosyć duże problemy, jeżeli chodzi o wykonywanie intensywnych treningów. Po prostu są problemy z oddychaniem, płuca nie są w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości tlenu. No i to powodowało też, że jakby nie byłem w stanie już wykonywać na przykład dłuższych serii z większym wysiłkiem, bo brakowało tlenu, mimo mocnej koncentracji na oddychaniu samym i przed serią, i w trakcie serii, żeby nie zatrzymywać oddechu, ale przy bardzo dużych ciężarach, no ten oddech, jak każdy, kto ćwiczy, trzeba spłycić, prawda? Czasami nawet wstrzymać ten oddech, bo wydech powoduje, że mięśnie się słabiej będą napinały, prawda? Więc nie będziemy z tak dużym ciężarem w stanie wykonywać danych ćwiczeń. Prawda? Tu wstrzymanie oddechu powoduje, że dysponujemy nagle większą siłą po prostu, prawda? Mięśnie się będą mocniej napinały. Więc jakby ten problem spowodował, że zacząłem się zastanawiać, co z tym zrobić, prawda? Bo branie ciągłe różnych leków, no, pewne efekty tej choroby w jakiś sposób łagodzi, ale nie niweluje zupełnie. No i jakby przypadkiem, przeglądając czeluście internetu, natknąłem się kiedyś na różnego rodzaju filmy o diecie optymalnej, diecie tłuszczowej, diecie pana Kwaśniewskiego. Przeczytałem książkę i w jednym z rozdziałów była obietnica pana doktora Kwaśniewskiego, że przy diecie tłuszczowej stosowaniu astma przechodzi w ciągu kilku dni. No to co mi przeszkadzało spróbować diety tłuszczowej, skoro ten mój największy problem w treningach i w przygotowaniach mógłbym tym samym jakby usunąć, prawda, ze swoich przygotowań. Akurat to był taki okres po roku bardzo intensywnym, w startach 2014. Miałem przerwę taką wiosenną, właściwie zimową, no jak to bywa po intensywnym okresie startowym. Też nie było to, że tak powiem, do końca zamierzone, ale zaplanowałem sobie dopiero zawody w drugiej części roku. Chciałem trochę czasu początkowo poświęcić na jakby odzyskanie masy mięśniowej, którą w trakcie przygotowań jakby straciłem, ale doszedłem do wniosku, że jednak zrobię sobie przerwę, bo dawno już takiej przerwy od treningów nie robiłem, kilkumiesięczną. Wtedy pamiętam 2,5 chyba lub 3 miesiące w ogóle taką przerwę od treningów w ogóle jakby zrobiłem, żeby całkowicie odpocząć. No i po tej przerwie, wchodząc w reżim już takich przygotowań, zacząłem stosować dietę tłuszczową. I tą dietę też nazwałem optymalna dieta wysokotłuszczowa, ale taka pod potrzeby moje typowo, więc jakby mówiłem, bo wiele osób się pytało, że wzoruję się oczywiście na tej diecie optymalnej tłuszczowej, ale nie na dietach ketogenicznych, różnych innych rodzajach konkretnych, tylko tą swoją dietę typowo pod kulturystykę spróbuję jakby stworzyć i będę ją stosował, opartą ogólnie na tej diecie doktora Kwaśniewskiego, jeżeli chodzi o wybór produktów, najlepszych produktów do stosowania tej diety. I rzeczywiście okazało się, że po kilku
kilkunastu dniach w ogóle przestałem stosować jakiekolwiek leki, a w okresie mocnego zwiększania masy mięśniowej wydolność była nieporównywalnie lepsza z tą, którą miałem wcześniej. Mogłem tak naprawdę, kończąc serię, śmiałem się, do jakiego stanu się doprowadziłem, że kończąc serię taką ciężką, mogłem po skończonej serii, jak zazwyczaj ciężko ten oddech nabierałem, przez kilka minut dochodziłem do siebie, to mogłem wstrzymać oddech i wytrzymać około 15-20 sekund bez oddychania zupełnie i nic się ze mną nie działo. Nie zacząłem się dusić, prawda? Był to chyba najlepszy przykład, że musi to być zasługa tej diety. No nie mogło być nic innego, że tak powiem, bo żadnych innych rzeczy w tym czasie nowych nie wprowadziłem. Prawda? Tym bardziej, że nie stosowałem leków, zrezygnowałem z tych leków, jak przestały być jakiekolwiek odczuwane problemy. Praktycznie tak z dnia na dzień. Nawet nie zmniejszałem dawek tych leków, leków ziewnych i różnych tabletek, które powodują tam odpowiednie rozkurczanie oskrzeli i płuc, żeby można było ten tlen dostarczać. Więc jakby to było taką rzeczą, która zadecydowała, że przy tej diecie dostanę dłużej. I było kolejne wyzwanie, żeby przygotować się do zawodów Mister Olimpia, zdobyć awans na rok 2015, co finalnie mi się udało, stosując w 100% przez ten okres przygotowawczy tylko dietę wysokotłuszczową, opartą w przeważającej części, w głównej części na tłuszczach zwierzęcych, gdzie stanowią dużą część tych tłuszczów, chociaż nie zdecydowaną też przewagę, ale zdecydowaną większość tłuszcze nasycone. Więc z tego względu myślę, że ta dieta jest możliwa do zastosowania u osób, które mają problemy jakieś zdrowotne różne, bo też dieta tłuszczowa może spowodować usunięcie innych różnych problemów. Nie będę tutaj wnikał, jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, to może książki doktora Kwaśniewskiego poczytać, ewentualnie posłuchać wykładów na temat diet ketogenicznych, które też powodują usuwanie pewnych problemów. Jeżeli to miałoby komuś pomóc trenować wyczynowo-kulturystykę i stanąć na scenie, to gwarantuję, że jest to możliwe i w moim wypadku zdało to egzamin. Oczywiście tą dietę stosowałem zbyt krótko w moich przygotowaniach i przygotowaniach do wyjścia na scenę Olimpii, bo to ten czas nie był aż tak długi, żeby można było, że tak powiem, tą dietę idealnie do mnie wyprofilować, ale myślę, że gdybym ją kontynuował dłużej w swoich przygotowaniach w kolejnych latach, gdybym startował, to mógłbym ją, myślę, jeszcze lepiej do mnie dostosować, jeszcze lepsze efekty, jeżeli chodzi o rozwój sylwetki, stosować. No, na diecie tłuszczowej rozwinąłem też, znaczy doszedłem z powrotem do tej maksymalnej mojej masy mięśniowej, którą osiągałem w tych czasach startów na dietach węglowodanowych, około 129-130 kg. Przed rozpoczęciem w ogóle treningów takich wyczynowych moja waga doszła przy pierwszej takiej dużej masie mięśniowej do 134 kg, ale to była przy 173 cm wzrostu, ale nie była to taka masa mięśniowa kulturystyczna, tylko bardziej taka przewidziana, powiedzmy, dla strongmanów i tych takich bardziej tłustych. Co nie znaczy, że żałuję tej pierwszej masy mięśniowej, bo według mnie ta pierwsza przygoda z tą dużą masą mięśniową spowodowała, że w późniejszych latach nie miałem absolutnie żadnych problemów, żeby z lepszą już zdecydowanie formą dochodzić do wagi około 130 kg. Więc dla mnie w kulturystyce rozwój masy mięśniowej nie stanowił praktycznie w ogóle żadnego problemu. Myślę, że do tego przyczyniła się ta pierwsza duża masa mięśniowa. Natomiast uzyskanie odpowiedniej separacji i proporcji, no to już jest wyższa szkoła jazdy i tutaj na tym poziomie profesjonalnym na to główną część czasu trzeba poświęcić. Czyli dopóki tą masę mięśniową, z nią mamy jeszcze problem, ją rozwijamy, no to trzeba pozostać tym amatorem i że tak powiem, tą masę zwiększać, aż już mamy odpowiednią masę mięśniową, możemy wejść do tej ligi pro i tam już pracować troszeczkę nad czymś innym, już niekoniecznie nad tym rozwojem masy mięśniowej, tylko właśnie nad kształtowaniem proporcji między poszczególnymi grupami mięśniowymi, czy pracą nad jakimiś słabszymi grupami mięśniowymi. Betelami, jak stoisz na scenie, widzisz ludzi najbliżej, widzisz ich dosłownie z roku na rok, jest coraz więcej startujących. Chyba rok temu był znowu pobity rekord.
Cieszy mnie to, że tak mówisz, bo niektórzy mówią, że z roku na rok jest coraz mniej, czyli widocznie w zależności z jakiej perspektywy się na to patrzy. Ja też tak myślę, Na że... dowodach cały czas, prawda, to widzimy to. No tak, tak. No tych zawodników ja myślę, że może nie tak z każdego roku na każdy rok jest coraz więcej, ale ogólnie jest tendencja wzrostowa ze względu też na sporą ilość konkurencji sylwetkowych, których kiedyś, nie wiem, 10, 15, 20 lat temu nie było i dlatego ten nasz sport nie był tak popularny. Teraz jest zdecydowanie mniej popularny. Może w kulturystyce mężczyzn nie startuje aż tylu zawodników, co startowało kiedyś, ale gdyby zebrać kulturystykę klasyczną i men's physique razem, to myślę, że kilkukrotnie jest więcej niż kiedyś startowało zawodników. Ogólnie nazwijmy to kulturystyki jako dyscypliny sportowej, prawda? Więc myślę, że zwiększenie ilości tych konkurencji sylwetkowych przyczyniło się do większej popularności, większej dostępności, większej dostępności sceny przez zawodników, którzy jeszcze tej masy mięśniowej nie mają tak dobrze rozwiniętej. I wielu z tych zawodników, którzy rozpoczynają swoją karierę, ją dalej kontynuuje, co też jest bardzo ważne. I też myślę, że do tego się przyczynia, że ta ilość z roku na rok się zwiększa. Kiedyś było tak, że występowało w jednej kategorii, owszem, 20 zawodników, ale z tych 20 pozostawało tylko 5, a 15 rezygnowało, bo nie widzieli swojego miejsca, nie chcieli szorować tych tyłów i być gdzieś daleko. Oczywiście mówię w uproszczeniu, bo na pewno zdarzali się tacy zawodnicy, którzy zajęli to, nie wiem, 15 miejsce na 20 i dalej kontynuowali swoją jakąś tam przygodę ze sportem, bo być może zbyt wcześnie rozpoczęli. Natomiast przez to, że tych kategorii jest dużo więcej, są kategorie wzrostowe, wagowe, jest sporo jakby tych podziałów, to myślę, że wielu zawodników zachęca do tego, żeby nie poprzestawać na tych pierwszych niepowodzeniach, tylko dalej cały czas się rozwijać i stanąć na tym scenie, na tej scenie w kolejnym roku, a nie robić sobie przerwę kilku lat i może wtedy w ogóle chęć do stanięcia na scenie przejdzie. Więc myślę, że jest to korzystne jakby dla naszego sportu, jego popularności i też zarazem no więcej widać tych imprez jest teraz organizowanych tak dużo, że w zawodów amatorskich jest chyba ponad 400, jeżeli chodzi organizowanych na całym świecie, poza Stanami Zjednoczonymi, bo tam jest też myślę, że około 300 imprez amatorskich organizowanych, jeżeli chodzi tylko o samo NPC, prawda? Więc jakby widać, jak ta popularność bardzo mocno wzrosła, mimo tak dużej ilości imprez. Nadal zdarzają się zawody tak jak u nas, że wyjść zawodników na scenie potrafi być koło 1000, prawda, w ciągu dwudniowych zawodów, więc myślę, że kiedyś ta ilość w ogóle była nieosiągalna przez to, że tak jak mówię, zbyt było mało konkurencji sylwetkowych, zbyt mało kategorii. W tych kategoriach występowało zbyt wielu nagle zawodników i przez to byli bardzo krótko na scenie, bardzo krótko prezentowali się i według mnie to bardzo wielu zawodników zniechęciło. Być może ja na Mistrzostwa Świata, które jeździłem i było tam po 20 zawodników, gdybym nie zajmował czołowych lokat, tylko jedne z ostatnich, może po pierwszym lub drugim roku w ogóle bym zrezygnował i nie kontynuował swojej kariery, co byłoby potencjalnie właśnie błędem, prawda? Więc jakby tutaj trzeba na to zwrócić uwagę, że niektórzy tak się podśmiewują, że tych kategorii jest tak dużo, prawda, że każdy może, no to właśnie bardzo dobrze, ale zwycięzców absolutnych kategorii overall w danej konkurencji sylwetkowej jest tylko jeden na zawodach, on jest najlepszy. Co z tego, że jest wyłoniony wśród innych 10 zwycięzców, powiedzmy, prawda, pozostałych kategorii. No to czy to czemuś przeszkadza? Myślę, że absolutnie nie. I tak nadal tą kartę pro jest bardzo trudno zdobyć. Nie jest to prosta rzecz. Sam o tym wiesz, już byłeś bardzo blisko i myślę, gdybyś był bardzo uparty i jeździł, nie zważając na finanse, na wszystkie zawody możliwe, to byś tą kartę zdobył, prawda? Co nawet nie znaczy... Nie o finanse chodziło, ale po prostu już zmęczenie sezonem, bo ja 250 dni... No. Trochę za długo przeprowadziłem ten cały schemat swój. No ale nauczka na przyszłość, jak to wiemy, wszyscy się uczymy. Może trzeba tą koncepcję zmienić i krócej te przygotowania prowadzić, a później trochę mieć dłuższy sezon, chociaż ty nie miałeś też krótkiego, bo ty wystąpiłeś na scenie czterokrotnie chyba, tak? Zacząłem w a skończyłem na ostatnich w Polsce. To chyba cztery były imprezy, prawda? Bo tam jeszcze Francja była. Francja, Hiszpania i Polska.
Polska, tak, dokładnie. To według mnie to jest taka no, optymalna ilość. Ja czasem zdarzało mi się, że częściej startowałem, ale właściwie chyba nigdy nie mniej niż 4 razy w sezonie. Myślę, że to między 5 a 8, a zdarzało się jednego roku jako amator, że chyba 17 razy w jednej połówce sezonu wystąpiłem. Ale to taki. O tym zostało wspomniane, bo ludzie nie rozumieją tego i osiadają, bo raz byłem drugi, raz byłem trzeci. Co z tego? Możliwe, że pojedziesz na inne zawody i zostaniesz zupełnie inaczej oceniony. Panel sędziowski jest niby, który ma kryteria, jakie ma, ale czasami sędzia główny decyduje zupełnie inaczej. Wiemy, że sędzia główny tak naprawdę ma ostatnie zdanie, tak? Ostatnie słowo należy do niego. Ale tak jak stoisz właśnie najbliżej wszystkich, widzisz to wszystko, jakie najczęściej błędy zauważasz nadal u zawodników? To no, takie pytanie trochę z zaskoczenia mi jakby zadałeś, to też musielibyśmy rozpatrywać poszczególne jakby tutaj dywizje, jakie błędy popełniają zawodnicy, czy chodzi o przygotowanie z formy startowej, czy chodzi o pozowanie, już samo zachowanie na scenie, bo tutaj jest jakby wiele, wiele tych, z tych czynników, prawda? To ciężko mi jakby tak uniwersalnie odpowiedzieć, bo musiałbym znać, nie wiem, konkretny jakiś przypadek, jakie błędy. No często popełniane są błędy, niedopracowane jest pozowanie, prawda? Albo kondycyjnie zawodnicy, którzy walczą o najwyższe lokaty, często, nie wiem, o kartę pro, są słabi kondycyjnie. I sędziowie amerykańscy mają, to taka podpowiedź dla zawodników, mają tak, jeżeli mają, nie wiem, dwóch, trzech pretendentów do zwycięstwa o walki o tą najważniejszą, nie wiem, czy awans na Olimpię, czy o kartę pro, to będą tak długo męczyli zawodników kulturystyki czy classic physique, aż zobaczą, że któryś popłynie, w cudzysłowie oczywiście. Czyli będzie z niego leciał pot, znaczy, że kondycyjnie jest słabo przygotowany, będzie mu trudno złapać oddech, będzie szybko skracał pozy, albo będzie wypuszczał na przykład brzuch i bardzo mocno oddychał brzuchem, prawda? Więc jakby w tym momencie sędziowie zadecydują, że ten, który ma najsłabszą kondycję, mimo że kondycja jest nieoceniana, prawda, to przegra. Natomiast ten z najlepszą kondycją, z najlepszym przygotowaniem wygra, prawda? Więc jakby tutaj na to trzeba by było zwrócić uwagę. Wstrzymywanie oddechu podczas pozowania. Też taki zauważalny błąd, bo ile czasu możemy wstrzymać ten oddech, jak długo pozujemy. A zdarzało się tak, u mnie na przykład na Mistrzostwach Świata, że potrafiliśmy być porównywani i wywoływani. Nawet kiedyś Bogdan Szczotka mi powiedział, że na jednych zawodach on był chyba 8-krotnie wywoływany do porównań. Czyli jaką trzeba mieć kondycję dobrą, żeby cały czas się dobrze prezentować na scenie. Tutaj w NPC też nie jest tak, że wychodzimy, nawet pierwsza piątka jest wywoływana, jest tylko jedno porównanie, jedno przyjęcie danej pozy. Czasami zawodnicy są wymieniani między sobą i te pozy są powtarzane po 3, 4, 5 razy, jeżeli ta stawka jest bardzo wyrównana. Więc tutaj dużą uwagę trzeba zwrócić oczywiście na pozowanie, ale to już tak powtarzane jest setki razy, ale też na długie przytrzymywanie póz i oddychanie podczas tych póz, żeby się nie męczyć tym pozowaniem. Trzeba być przygotowanym na bardzo długie pozowanie, zwłaszcza u zawodników, którzy będą walczyli o te najwyższe laury. Częstym błędem według mnie jest też jedzenie przed samym wyjściem przez zawodników, kulturystyki zwłaszcza, bo wydaje im się, że jak zjedzą tego wafelka z dżemem, prawda, 10 minut przed wejściem, to nagle jakaś cudowna pompa będzie i przybędzie im w obwodzie ramienia 2 czy 3 centymetry i w klatce jeszcze więcej, a później się okazuje, że właśnie przy tym dużym zmęczeniu te resztki pożywienia, które gdzieś tam w żołądku zostają niestrawione, bo brakuje wody i tak dalej, powodują, że jest problem z oddychaniem i ten brzuch coraz bardziej jakby wychodzi. Prawda? Ja na to u siebie zwracam uwagę, żeby przed wyjściem na scenę najlepiej kilka godzin w ogóle nie jeść, ewentualnie bardzo małe ilości dojadać, ale tak mniej więcej do godziny przed wyjściem na scenę. Prawda? Więc jakby to takie błędy, które zauważam. Na scenie no, zawodnicy bardzo różne błędy popełniają. Zawodniczki też na pewno, ale ciężko mi tak w tej chwili jakby takie powiedzieć. No to związane oczywiście według mnie z pozowaniem. Natomiast przygotowaniem estetycznym coraz mniej tych błędów jest popełnianych. Bardzo rzadko zdarzają się jakieś problemy, jeżeli chodzi o estetykę zawodnika odnośnie na przykład brązowienia, ponieważ u nas na zawodach
prawie wszyscy, około 87% zawodników brązowi się natryskowo, więc my na swoich zawodach już tych zawodników mamy pod względem estetyki przygotowanych bardzo dobrze. Cały czas ekipa brązująca poprawki robi zawodnikom, którzy raz zeszli ze sceny, wchodzą ponownie, więc pod tym względem już właściwie problemów u zawodników nie ma. To są jacyś pojedynczy zawodnicy, że zbyt jasno byli posmarowani albo brakowało troszeczkę oliwki, na przykład zbyt matowi byli, ale to są naprawdę już przypadki raz na 20, 30 albo nawet rzadziej zawodników, więc pod tym względem zawodnicy już nie popełniają błędów. Myślę, że największe oczywiście błędy w przygotowaniu to, że forma nie wyszła taka, jak powinna, prawda? Zbyt słabe, nie wiem, odwodnienie albo zbyt małe wypełnienie zawodnika, no ale to są takie błędy już w samych przygotowaniach. Natomiast na scenie to jedynie związane z nieodpowiednim pozowaniem albo brakiem odpowiednio długiego treningu pozowania przed samymi zawodami. No myślę, że zawodnik, który debiutuje, powinien już rok przed startem zacząć pozować i poprawnie chociaż przyjmować wszystkie pozy, nie mylić się w tych pozach, przyjmować je może nie tyle płynnie, co w jakiś sposób bezbłędnie, czyli już powinien kilku porad takich trenerskich zasięgnąć, żeby później przez ten cały rok, powtarzając kilka razy, może nawet w tygodniu, często po treningach, jeżeli już ma zamiar wystartować, nie wiem, za rok czy za kilka miesięcy, no to czym bliżej zawodów, tym częściej oczywiście trzeba pozować i w tym momencie okazuje się, że na scenie ani nie popełnia się żadnych błędów, jest ta lekkość pozowania, z kondycją też jakby nie ma problemu, więc to są najczęstsze błędy. Często, jeszcze mi się taka rzecz przypomniała, często takie zagubienie zawodnika, co na tej scenie teraz ma robić, co powinien robić i czekanie takie na podpowiedź sędziego tego bocznego, co ma zrobić. No, zawodnik idąc na zawody powinien wiedzieć, jaki jest przebieg zawodów, kolejność rund, w tych rundach co się konkretnie wykonuje, prawda? No, według mnie podstawą taką powinno być, nie wiem, wykupienie relacji live z zawodów, które odbywały się w danym obiekcie w poprzednim roku, kilka miesięcy wcześniej, żeby prześledzić sobie przebieg zawodów w jego konkurencji sylwetkowej, tak na żywo, zobaczyć, jak to wygląda, ile czasu trwa, nie wiem, przyjmowanie puls, ile sędziowie dają sekund na przyjęcie danej pozy, żeby to wszystko, jakby zawodnik mógł sobie przećwiczyć w zaciszu swojej sali i domu. Prawda? Ja na przykład tak się uczyłem, oglądając relacje z jakichś zawodów i słuchając komend sędziowskich, przyjmowałem równocześnie te same komendy w tym samym tempie, tak jakbym był jakby na tej scenie. A niektórzy zawodnicy widocznie to zaniedbują, pozują być może tylko w salce do ćwiczeń przed lustrem, przyjmują te pozy, ale w ogóle nie myślą o przebiegu zawodów, kiedy jest runda, nie wiem, prezentacji indywidualnej, że później jest runda porównań, runda wywołań. To wszystko zawodnicy powinni dokładnie wiedzieć, gdzie mają wejść na scenę, nawet jeżeli ktoś, tak jak my jesteśmy przed wejściem na scenę, instruujemy zawodników, gdzie mają i co zrobić, to zawodnicy i tak powinni wcześniej dokładnie to wiedzieć. To jest tylko to, co my robimy, to jest przypomnienie zawodnikowi, że na pewno koncepcja rozgrywania zawodów się nie zmieniła w danym momencie i jest taka, jak zawsze. To jest też często taki błąd, bo widać na twarzach zawodników jakby zagubienie. No, u nas w zawodach NPC, ponieważ panel sędziowski jest zawsze międzynarodowy, więc te komendy są mówione w języku angielskim, więc zawodnicy też powinni już troszeczkę tych komend się osłuchać i wiedzieć, co po angielsku oznacza dana komenda. Ja oczywiście stoję z boku zawsze przy zawodnikach i zwłaszcza u debiutantów w tych kategoriach początkujących. Zawsze tłumaczę na język polski od razu te komendy, równocześnie tak naprawdę jak wydają je sędziowie, ale jeżeli jest głośno, no to zawodnik, poza tym te komendy też są wydawane zazwyczaj w tej samej kolejności puls, więc zawodnik już po wykonaniu danej pozy powinien wiedzieć, jaka będzie następna poza. Oczywiście dla pewności słucha, czy sędzia wypowiedział tą pozę, bo być może pominie dwie lub trzy pozy w tych porównaniach ostatecznych i zażyczy sobie zupełnie innej niż dotychczas, ale to się zdarza już tylko tak naprawdę w tych kategoriach, gdzie walczymy o najwyższe trofea w kategorii Open lub o kartę Pro, więc tam już zawodnicy wiedzą dokładnie i znają te komendy, można by ich było budzić o 3 w nocy i wszystkie pozy by wykonali bezbłędnie po kolei. Natomiast u zawodników początkujących może być to pewien problem i to przygotowanie
według mnie jest tutaj pod tym względem jakby ważne, żeby zawodnik wiedział, co ma na tej scenie robić, co będzie od niego wymagane podczas całej imprezy. Zdarza się też na przykład, że zawodnicy zbyt wcześnie wychodzą z backstage'u i nie czekają na ceremonię dekoracji, na przykład z drugiego, trzeciego miejsca, prawda? Bo zapomnieli, że w danej kategorii występowali, wyszli w jednej na przykład w juniorach i sobie już zawodnik poszedł, no i wtedy niestety ta nagroda przepada i jakby następny zawodnik w kolejności ją otrzymuje, bo jakby ceremonia dekoracji jest jakby nieodłączną częścią zawodów. Jeżeli ktoś nie wychodzi do ceremonii dekoracji, to nie może zająć tego miejsca, które sędziowie mu przyznali, tylko jest zawodnik no, jakby dyskwalifikowany, przeskakuje na ostatnie miejsce. Więc też trzeba o tym pamiętać, że nie wyjście do ceremonii dekoracji pozbawia zawodnika tego miejsca, które mógł sobie wywalczyć. I potem Bartek Jurkowski biega po całym backstage'u i krzyczy: zawodnik taki i taki, na dekorację. I niejednokrotnie słyszeliśmy, jak Bartek biegał po backstage'u i krzyczał, że przychodź tutaj. No też słuchajcie sędziego, który was przyprowadza na backstage, bo to też bardzo ważne, jak już stoicie, bo tak naprawdę są dwa backstage'e. Pierwszy to jest ten główny, gdzie tam jest też miejsce dla osób towarzyszących. No, a tak, ja chcę się relaksować, gdzie zawodnicy relaksują. No i jest ten strefa zawodnika, my to tak nazywamy, ten taki mały backstage za sceną, gdzie wstęp mają tak naprawdę tylko zawodnicy, no oficjele, jakaś tam ekipa, nie wiem, filmowa powiedzmy, która relacje z zawodów robi, ale ogólnie tylko zawodnicy, już tam nie wpuszczamy trenerów albo staramy się ich nie wpuszczać, żeby zawodnicy już tylko spędzali czas między sobą i koncentrowali się na starcie. Jest to spowodowane też tym, że no, jeżeli jest backstage ogólnodostępny i trener zagada się z zawodnikiem, prawda, to ciężko go nawet jest zawołać, on nie słucha w ogóle komend sędziego backstage'u, więc zadecydowaliśmy, że będziemy zawodników izolowali i w tym momencie jakby nie mamy w ogóle, nie zdarza u nas się na zawodach, żeby jakiś zawodnik nie wyszedł na scenę, co na przykład na zawodach zagranicznych, gdzie jest taki ogólnodostępny backstage, gdzie tam wszyscy są trenerzy, rodziny i tak dalej, nagle się okazuje, że w list startowych wynika, że 20 zawodników w ogóle nie wyszło na scenę, prawda? Są dyskwalifikowani na samym końcu. Po prostu obsługa nie mogła tych zawodników odnaleźć, bo zawodnicy na przykład nie słyszeli, byli w toalecie albo gdzieś tam rozmawiali, prawda? Jeżeli chodzi o przebieg zawodów, zwłaszcza mocno obsadzonych, to nie mamy czasu szukać, znaczy organizatorzy inni nie mają za bardzo czasu szukać pojedynczych zawodników, gdzie wyszli do toalety, bo zawody muszą w odpowiednim tempie przebiegać. Tu nikt nie będzie na nikogo czekał, więc zawodnik musi być troszkę, nazwijmy to, ogarnięty i orientować się w przebiegu zawodów i wiedzieć, kiedy jego konkurencja sylwetkowa i jego kategoria wzrostowa czy wagowa się zbiera, prawda? Śledzić innych zawodników z jego kategorii, żeby no gdzieś tam się nie zagubić niepotrzebnie, prawda? Wiadomo, zawodnicy, jak trwają te zawody 2 lub 3 godziny, to troszkę mogą tą orientację czasu jakby tracić i ten czas im się wydaje, że się strasznie dłuży i mają jeszcze dużo czasu, ale później się nagle okazuje, że trzeba bardzo szybko wyjść na tą scenę i się zaprezentować przez te 15-20 sekund na tej scenie optymalnie. Więc z tego względu staramy się, żeby zawodnicy byli odizolowani i byli tylko skupieni bezpośrednio na starcie i na wyjściu na scenę. Jeżeli mówimy teraz o zawodach regionalnych i kwalifikujących do walki o kartę pro, a właściwie no pro qualifierach, czyli no kwalifikacjach do pro, tak to można nazwać, one się będą odbywały oddzielnie, nie będzie na jednych zawodach i pro qualifier i czy tam następnego dnia, prawda? Będą one w innych oddzielnych terminach. Tak, dotychczas może nie prawie zawsze, ale najczęściej było tak, że zawody regionalne poprzedzały zawody pro qualifier. Jednego dnia zawodnicy mogli uzyskać kwalifikację regionalną, jeżeli chodzi o Polaków w Polsce i następnego dnia wyjść w zawodach pro qualifier. Z tym, że wtedy organizowaliśmy maksymalnie 5 takich imprez w całym roku. Teraz podjąłem decyzję, że z wielu względów lepiej będzie zorganizować zawody częściej, więcej imprez, czyli 7 weekendów w ciągu całego roku, natomiast żeby w takim weekend odbywały się tylko zawody jednodniowe. Jest to spowodowane tym, że zdecydowana większość zawodników, którzy startują,
walczy w kategoriach dla debiutantów, w kategoriach novice, masters, natomiast w kategorii open zazwyczaj jest to 1/3 w ogóle zawodników występujących na zawodach. I na zawodach dwudniowych zawodnicy zazwyczaj wybierali sobie tylko jeden dzień, a drugiego dnia nie startowali. Chyba że zawodnicy musieli jednego dnia wystąpić, żeby zaliczyć kwalifikację regionalną, no to występowali na następnego dnia. Prawda? Przez to tych imprez w ciągu roku, terminów imprez było mniej dla zawodników tych początkujących, którzy nie walczą o kartę pro do wyboru. W tym roku będzie o 2 imprezy więcej. To jest jedna kwestia, czyli zwiększenie ilości po prostu imprez, możliwości wyjść w NPC w ciągu całego roku. Myślę, że to jest korzystne dla wielu zawodników. Może dla zawodników, którzy walczą o kartę pro, niektórzy tak sobie myślą, no ale w jeden weekend mógłbym od razu zaliczyć kwalifikację regionalną i tą kartę pro wygrać. Tylko co się okazuje, jakby ze względu na doświadczenie, które mamy już od wielu lat, a zwłaszcza w ostatnim roku, zwłaszcza w zawodach, które odbywały się w październiku, zawodnicy, którzy myśleli, że będą o kartę pro walczyli, bo mieli duże szanse, występowali dzień przed tymi zawodami pro qualifier w zawodach regionalnych i zajmowali drugie, trzecie lub czwarte miejsce. I mimo że opłacili te zawody pro qualifier, zapłacili za wszystko, za kategorie i tak dalej, drugiego dnia nie wychodzili, rezygnowali. I takich przypadków mieliśmy kilkanaście zawodników z Polski. Niestety nie możemy zgodnie z przepisami zwracać zawodnikom pieniędzy za niewykorzystany start. Jest możliwość teoretycznie przełożenia tego, ale tylko do momentu weryfikacji w piątek przed zawodami. Więc jakby tutaj dosyć duże kwoty wchodziły w grę, jeżeli chodzi o zawodników, które były niewykorzystane, bo zawodnicy już myśleli, że nie poprawią tej formy przez jeden dzień, więc nie ma sensu wychodzić i jechali do domu, rezygnowali ze startu. Kilku zawodników nawet z zagranicy też wystąpiło w regionalnych, żeby na rozgrzewkę, a później w zawodach pro qualifier nie wyszli, bo zobaczyli, że przegrali, byli na którymś tam miejscu w kategorii swojej wagowej czy wzrostowej i nie wystartowali. Więc żeby do takich sytuacji nie doprowadzać, to doszliśmy do wniosku, że lepiej zawodnicy, żeby przygotowali dobrą formę startową na zawody regionalne 2-3 tygodnie przed zawodami pro qualifier, te też się odbywają w Polsce, 2-3 tygodnie, a przez te 2-3 tygodnie są w stanie jeszcze tą formę na tyle poprawić, żeby już na zawodach pro qualifier, gdzie to wpisowe jest znacznie większe, gdzie walczą o tą kartę pro i rywalizują z zawodnikami z całego świata, już tą formę mieli naprawdę optymalną. Według mnie w zeszłym roku chyba, z tego co pamiętam, no jeden może taki był przypadek, ale w zdecydowanej większości przypadków zawodnicy z Polski nie wygrywali kart pro, jeżeli startowali pierwszego dnia, był to ich pierwszy start w zawodach regionalnych i drugiego w pro qualifier. Według mnie dopiero na kolejnych zawodach mieli tą formę znacznie lepszą. Zresztą wielu zawodników tak mówiło, że na kolejnych zawodach wystąpili, już ta forma trafili, że tak powiem, w dziesiątkę z tą formą. Czyli robienie tych zawodów regionalnych i pro qualifier pod tym względem stanowi tu pewien problem. Niby ułatwienie dla zawodników, bo w jeden weekend mogą, przepraszam, zaliczyć 2 imprezy na raz, ale z drugiej strony nie do końca przygotowani zawodnicy od razu będą startowali w zawodach pro qualifier. Myślę, że lepiej wyjść na przetarcie w zawodach niższej rangi kilka tygodni przed, 2, 3 lub 5, tak jak w tym roku na przykład jest, i dopiero do tych docelowych zawodów naprawdę przygotować tą formę sprawdzoną, poprawić ewentualne mankamenty, z trenerem ustalić, co było problemem w ich przygotowaniach, zasięgnąć feedbacku od sędziów, którzy ich sędziowali, i dopiero wyjść za 2-3. Unikniemy w tym momencie sytuacji, że zawodnicy będą rezygnowali ze startu, bo poprzedniego dnia nie przygotowali optymalnej formy startowej. Więc nie wiem, co ty myślisz tak na bieżąco o tym, czy jest to ok? No, ty jesteś tego przykładem, że występowałeś w zawodach regionalnych i dopiero za tam tydzień czy kilka tygodni występowałeś w zawodach pro qualifier i chyba tą formę jeszcze poprawiałeś, lepiej się czuło. Najlepiej moim zdaniem wyglądałem w Hiszpanii. Potem już w Hiszpanii, czyli dosłownie 6 dni po, bo mogłem właśnie wprowadzić te małe korekty co do ładowania, odwadniania, właśnie to, czego trzeba było.
Tak, dokładnie. No, myślę, że nie zdarzają się tacy zawodnicy, którzy przygotowują formę startową, żeby wypróbować tak u siebie w domu, prawda, tydzień czy dwa przed, bo nie ma takiego ciśnienia, takiego spięcia i dopiero po przygotowaniu tej formy oceniają, co mogą jeszcze poprawić na następnym starcie. A tu, ponieważ te zawody regionalne dla tych zawodników, którzy będą karty pro walczyli, są takimi zawodami, no, które trzeba zaliczyć, bo mogą się sprawdzić zawody niższej rangi. Myślę, że to będzie korzystne, bo będą mogli taki mieć poligon doświadczalny, na którym przetestują swój ten ostatni pikwik i ewentualnie będą mogli wprowadzić do niego odpowiednią korektę z trenerem, żeby po 2 czy 3 tygodniach wyjść już na tą scenę i rzeczywiście realnie z dużymi szansami powalczyć o tą kartę pro i nie musieć później już jeździć na kolejne zawody pro qualifier gdzieś tam za granicę, co na pewno jest trudniejsze, jeżeli chodzi o przygotowanie formy startowej i ogarnięcie tak logistycznie tego wszystkiego, prawda? Nie mówiąc już o jakby tutaj finansach i wyjeżdżaniu na kilka dni na takie zawody. Zawody w Polsce można tak naprawdę w ciągu 2 dni zaliczyć, wychodząc z domu i wracając po 2 dniach. Natomiast za granicą często się to przedłuża znacznie, znacznie dłużej niż 2-3 dni. Czasami to trwa jeszcze dłużej, zwłaszcza jeżeli się leci gdzieś tam do Hiszpanii, dosyć daleko ten lot trwa, to raczej bym sugerował zawodnikom, żeby kilka dni przed zawodami byli już na miejscu, dlatego że przez ten lot kilkugodzinny niestety ta forma może nie być, może nieodpowiednie być nawodnienie, mogą przydarzyć się różne sytuacje, jeżeli chodzi o logistykę i transport i będzie nam trudno nawet z dietą się odpowiednio przygotować na ładowanie, które zazwyczaj następuje kilka dni przed zawodami, dzień przed zawodami, żeby to wszystko dobrze logistycznie ogarnąć, a jeżeli nawet się da, to wymaga to pomocy, nie wiem, jednej lub dwóch nawet osób, prawda, żeby to wszystko jakby tutaj ogarnąć. Więc z tego względu myślę, że wypróbujemy to w tym roku, że zawody regionalne będą się odbywały 2 lub 3 tygodnie przed zawodami Pro Qualifier i w ten sposób zawodnicy z Polski będą mieli jeszcze większe szanse, żeby tych kart pro wygrać, bo nie ukrywam, że trochę mało w zeszłym roku Polacy tych kart pro wygrali. Chciałbym, żeby więcej wygrywali. Nie mówię, że muszą wszystkie wygrywać, ale chciałbym, żeby ich jeszcze było więcej i z tego względu staram się im stworzyć jakby takie optymalne warunki na to, żeby u nas na scenie mogli wszystkich deklasować praktycznie. Bo są u siebie w domu, ja więc... znowu wybiorę pewnie jakieś FIWA, a potem Hiszpanię czy Włochy i znowu będę jęczał. A tak szczerze, no to coś tam już mam w planach. Znaczy na pewno Polskę muszę zrobić Polskę, no bo wiadomo, bo inaczej nie będę mógł startować. A może jeszcze taką jedną rzecz wyjaśnię, bo może trafimy do zawodników z innych krajów, zwłaszcza tutaj chodzi o zawodników, którzy są narodowości ukraińskiej i którzy mieszkają już w Polsce co najmniej od 3 miesięcy, być może dłużej, kilka lat, bo wszedł też obowiązek kwalifikacji regionalnych na Ukrainie od tego roku, bo tam zawody regionalne będą się odbywały w maju, 25 maja i we wrześniu. Natomiast jeżeli chodzi o obowiązek kwalifikacji regionalnych, to występuje on dla zawodników, którzy w danym kraju mieszkają. Czyli liczy się rezydencja zawodnika, a nie obywatelstwo. Obywatelstwo zawodnika w ogóle nie ma żadnego tak naprawdę znaczenia. Liczy się rezydencja zawodnika. Czyli jeżeli zawodnik z Ukrainy, z Niemiec, z innego kraju mieszka na stałe w Polsce, zdarzają się zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych, którzy studiują w Polsce na przykład, i będą reprezentowali Polskę. Czyli tacy zawodnicy reprezentują Polskę, wyrabiając sobie licencję NPC, muszą wpisać miejsce zamieszkania. Mogą wpisać też narodowość, ale narodowość nie będzie widoczna na tej licencji, tylko będzie widoczny kraj zamieszkania. I ze względu na kraj zamieszkania mają obowiązek kwalifikacji regionalnych w tym kraju, w którym aktualnie przebywają, studiują, pracują i tak dalej. Jakby jest to kluczowa sprawa. To samo tyczy się zawodników, obywateli Polski, którzy na przykład mieszkają w Holandii, w UK, prawda? Ich obowiązek kwalifikacji regionalnych powstaje w miejscu zamieszkania, czyli w UK lub w Holandii. Tam powinni zaliczyć kwalifikacje regionalne, żeby móc później wystartować w zawodach pro qualifier i walczyć o kartę pro.
tego obowiązku kwalifikacji regionalnych nie ma, jeżeli chodzi o inne kategorie w zawodach pro qualifier. Czyli jeżeli ktoś chce w zawodach pro qualifier wystąpić w kategoriach, w których nie są przyznawane karty pro, czyli true novice, novice, beginners, junior, master, to nie jest wymagany wcześniejszy start w zawodach regionalnych. Można bezpośrednio przyjechać na zawody pro qualifier i wystąpić w jednej z tych kategorii, ale wtedy nie mamy prawa walki w kategorii Open Pro Qualifier, czyli walki o kartę pro. Nie ma, trzeba spełnić ten obowiązek i wystąpić w zawodach regionalnych w kategorii tej otwartej Open. Jest ten wymóg też tym spowodowany, że są powoli takie przygotowania, żeby tylko zawodnicy, którzy zajmują czołowe lokaty w zawodach regionalnych, pierwsze, drugie, być może też trzecie w danej kategorii swojej wzrostowej lub wagowej, mieli w ogóle prawo występować w zawodach pro qualifier. Tak jak jest to w Stanach Zjednoczonych. Tam też są zawody te takie stanowe, regionalne, tak jak u nas są, i tylko zawodnicy, którzy zajmą pierwsze lub drugie miejsce, mają prawo wystąpić na przykład w Nationals i walczyć o kartę pro. Zawodnicy, którzy zajęli trzecie, czwarte i dalsze miejsca, nie mają już takiego prawa i muszą walczyć w innych zawodach regionalnych, żeby uzyskać tą kwalifikację, która obejmuje te pierwsze, na przykład tam dwa miejsca. U nas w Europie jeszcze tego to nie zostało wprowadzone. Trudno mi powiedzieć, kiedy zostanie wprowadzone i czy w ogóle zostanie wprowadzone. Na razie jest ten wymóg kwalifikacji regionalnych. U nas ten wymóg się nie zmienił od 1 sierpnia 2022 roku, jest dokładnie ten sam. Niektórzy się dziwią, ale jak to wcześniej tak nie było? Było, tylko zmieniła się sytuacja, ponieważ zawodów regionalnych nie ma dzień przed zawodami pro qualifier i z tego względu zawodnicy się dziwią troszeczkę, że no muszą 2 tygodnie wcześniej wystąpić, żeby w pro qualifier wystąpić. No, ten obowiązek był, tylko zmienił się troszeczkę kalendarz zawodów, są w innych terminach zawody regionalne i pro qualifier rozgrywane. Więc myślę, że to dużo wyjaśni. Więc tutaj jeżeli zawodnicy albo znajomi zawodników na przykład o narodowości ukraińskiej słyszą, to warto jakby im to powiedzieć. Oczywiście ci zawodnicy do nas z takimi pytaniami się zgłaszają, czy muszą w tych zawodach regionalnych na Ukrainie startować, ponieważ tam jest wojna, ani tu już od dawna mieszkają i dopiero wtedy zawodnikom wyjaśnia, że w ogóle oni takiego obowiązku nie mają, ponieważ są traktowani tak jak obywatele Polski, którzy mieszkają w Polsce na stałe od urodzenia na przykład, prawda? Bo liczy się miejsce zamieszkania, czyli rezydencji zawodnika. Myślę, że to jest dosyć dobrze wyjaśnione, zresztą jest to w regulaminie zawodów, na pierwszej stronie naszej federacji wyjaśnione, w regulaminie federacji i dodatkowo jeszcze w formularzu rejestracyjnym, więc jakby no, nie ma możliwości, żeby zawodnik rejestrując się to przeoczył. Prawda? Chyba, że absolutnie nic nie czyta i zaznacza, na chybił trafi. Coś tam, co mu w formularzu rejestracyjnym się pojawia, ale myślę, że takich zawodników w tym roku nie będziemy mieli. Ostatnie pytanie, jeżeli mówimy już o kulturystyce, to też zawsze jest tęsknota, szczególnie, że no, pewien etap się zakończył. Nie do końca się zakończył, bo dalej jest powiązanie z kulturystyką, ale jeżeli chodzi o scenę, o starty, za czym Robert Piotrkowicz tęskni, a za czym w ogóle nie tęskni, jeżeli chodzi o kulturystykę? Ale tęsknię, znaczy odnośnie moich startów, czy w ogóle w kulturystykę? Tak, 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 tak. Starty, przygotowania. Nie, chyba za tym już nie tęsknię, bo jakby te przygotowania moje to trwały no, ponad 10 lat, prawie chyba 11 w ogóle, licząc ten... Tylko na profesjonalnym szczeblu mówimy, prawda? Znaczy profesjonalnie, ja to już liczę tak nawet te czasy amatorskie takie, ponieważ ja do tego... ...się do mnie dobija. Więc jakby cały czas podchodziłem do tego profesjonalnie. Czy za tym tęsknię? Chyba już nie, bo jeżeli coś się robi 10 lub 11 lat, owszem, sprawia to frajdę, ale już pod koniec myślę, już nie miałem takich swoich konkretnych celów, które mógłbym jakby bardziej więcej osiągnąć. 4 razy na Olimpii byłem, nie wydaje mi się, żebym mógł tam wyższe miejsca zajmować. No mam pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o jakby sylwetkę. Poza tym wiek, w którym już startowałem, no nie za bardzo mnie uprawniał do tego, żeby jeszcze progres robić i móc rywalizować z zawodnikami o 20 lat, na przykład młodszymi, prawda? Jakby nie za bardzo to było realne, więc te ograniczenia tutaj wieku, te też jakby spowodowały, no
Poza tym ta decyzja już na samym początku, że no, jak zacznę starty, to na pewno nie dłużej niż 10 lat, prawda? Więc prawie tego słowa dotrzymałem. Natomiast ze sceny, jak widać, pojawiam się na niej kilkukrotnie, więc jakby sceny kontaktu z zawodnikami, tej całej atmosfery mi zupełnie nie brakuje i może dlatego nie żałuję tego, że już nie startuję, bo być może jakbym nie miał tego kontaktu ze sceną, z zawodnikami, z całym tym naszym światem kulturystyki, to być może po kilku latach, być może już dawno, bo już na scenę nie wychodziłem od 2015 roku, więc to już będzie, niedługo będzie 9 lat, prawda? Bardzo szybko ten czas mija, więc być może bym wrócił, nie wiem, do startów na przykład, kto wie. Tak? Natomiast już nie, całkowicie mi przeszła chęć jakby startowania, rywalizacji, mam to już za sobą, jakby nie mam chęci startowania z weteranami, z mastersami, nie jest to dla mnie też jakiś tam wyzwanie. Tak myślałem, że może jak wrócą zawody Masters Olympia, to może przyjdzie taka chęć, ale w ogóle się nie pojawiła. Także już nie mam tego głodu scenicznego. Myślę, że z tego względu, że tych zawodów w ciągu roku mamy dużo. Poza tym jeżdżę też na zawody inne zagraniczne. Teraz jeszcze będę miał kolejną okazję, żeby też na sporo imprez zagranicznych innych jeździć oprócz tych swoich, ale o tym niedługo się na pewno dowiecie wszyscy, więc nie brakuje mi tego absolutnie. Jest. Dziękuję bardzo za poświęcony czas, za tak długi i edukacyjny styl rozmowy i wykład, bo myślę, że ten materiał przyda się wielu osobom, które już niebawem rozpoczynają swoją przygodę, bądź jeszcze nie są świadomi, albo potrzebują takiej wspominki, takiego przywołania niektórych informacji, które są niezbędne. Także pamiętajcie, najpierw musicie kupić licencję, potem musicie się zarejestrować i tak dalej. Bez licencji niestety, ale nie ma opcji startu. To też jest bardzo ważne. Ja myślę, że zawodnicy powinni zupełnie od czegoś innego zacząć, tak jak ja zaczynałem. Powinni przede wszystkim pojechać na zawody, pierwsze nasze zawody, poczuć tą atmosferę i myślę, że to ich absolutnie przekona. Jeżeli ta atmosfera by ich nie przekonała, to znaczy, że oni nie powinni w ogóle zaczynać tych startów i z tej chęci wyjścia na scenę. Myślę, że to jest najważniejsze. Jak się wam spodoba ta scena, ta atmosfera cała, która tam jest, zobaczycie tych zawodników na scenie, tą energię, która tam po prostu dudni i ze sceny, i od publiczności, to myślę, że na pewno was to przekona. Jeżeli nie będziecie mieli czasu przyjechać, powiedzmy, na jakąś taką imprezę, to warto sobie nawet relacje live obejrzeć. To nie są duże pieniądze, a kilkanaście godzin można sobie wybrać różne kategorie, obejrzeć w super jakości. Teraz bardzo mocno zainwestowaliśmy w sprzęt, żeby ta jakość była najlepsza. Myślę, w Europie to zdecydowanie może gdzieś tam będziemy rywalizowali z jakością ze Stanów, jeżeli chodzi o jakość tej relacji, więc jakby to jest pierwszy krok, ale koniecznie trzeba być na takich zawodach, obejrzeć je od deski do deski najlepiej i wtedy poczujecie ten zew tej sceny i to was nam na pewno zachęci. A licencje, takie rzeczy, to już są tylko szczegóły i to można w ciągu 5 minut wchodząc na naszą stronę zarejestrować się i to nie wymaga, że tak powiem, żadnej tam wielkiej tutaj znajomości, jakby nawet przepisów, prawda, żeby się zarejestrować. Także pierwsze zawody już 20 kwietnia, potem mamy zawody pro, gdzie będą wellnesski i będą... No jeszcze 5 maja będziemy mieli zawody, to tak. Będą... Tak, 5 maja, zwracam na to też uwagę, bo to dosyć ważne zawody będą, bo wszyscy nasi zawodnicy, którzy chcą o karty pro walczyć w tym sezonie takim wiosenno-letnim na Olimpiach w Portugalii, w Hiszpanii, w zawodach we Włoszech i tak dalej, muszą się pojawić dokładnie na tych zawodach i z tego, co wiem, większość zawodników tego 5 maja, tych naszych najlepszych, planuje. Oczywiście część będzie chciała też wystąpić być może 20 kwietnia, ale ten pierwszy start 20 kwietnia, myślę, że tylko to będą głównie debiutanci, takie osoby, które chcą troszkę wcześniej zacząć ten sezon startowy. Natomiast tego 5 maja w MCR-ze, w Markach pod Warszawą, powinniśmy już mieć bardzo dobrą obsadę, praktycznie taką, ktoś z tej obsady może wygrać co najmniej kartę prof w swojej kategorii w tym sezonie. A później 25 po 3 tygodniach już te nasze takie najważniejsze
najważniejsze zawody w tym sezonie wiosenno-letnim, czyli zawody pro qualifier z 9 kartami pro i dwie dywizje. Mam nadzieję, że Polacy co najmniej w jednej z nich wywalczą awans na Olimpię tegoroczną, więc będzie co oglądać. Myślę, że te zawody mogą tak potrwać około 14 godzin, więc trzeba tam cały plecak z jedzeniem przygotować dla kibiców, żeby obejrzeć od godziny rano 9:30. Będziemy zaczynali, 9:30, 10:00, a myślę, że tak do tuż przed północą skończymy te zawody dopiero, bo to zawody jednodniowe. Do tej pory rozgrywaliśmy dwudniowe, no ale nie ma regionalnych, więc myślę, że damy radę. Wyjść jednego dnia, czy nawet 550 już u nas wychodziło zawodników tylu na scenę, więc jakby organizacyjnie damy radę to zorganizować i będzie co oglądać w dobrym tempie na pewno, jak zawsze. Także zapraszamy i zapraszamy do zostawienia subskrypcji, komentarza i łapki w górę i tego wszystkiego dobrego, co możecie zostawić, czyli udostępnienie i tak dalej, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się właśnie nie tylko o zawodach, ale o tym, jak to wszystko wygląda. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia, cześć.